Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry. Gramy w Sakri 2. Kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy już w dżungli. Nie jesteśmy już na pustyni. Urzędujemy sobie tutaj w tych trawach na początku dżungli. Dobra. Jaki jest plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest prosty. Chciałbym zbadać ten teren tutaj. Odbić od ścieżki. Nie chodzić ścieżkami, tylko zbadać cały ten teren tutaj. Może sobie przybliżmy. Zobaczmy, gdzie uda nam się dojść. Tutaj coś jest, ale nie wiem, jak tam dotrzeć. Na razie też to sprawdzimy. No i jeśli to wszystko się uda, no to nie wiem, może dobrnąć do jakiegoś monolitu, może ten. Tu w ogóle ominęliśmy jakiś monolit. Może to coś było jeszcze dookoła, no ale nie wiadomo. Zobaczymy, jak to podejdziemy, jak się pojawią jakieś questy, to może trzeba będzie wrócić. Ale na razie mówię, plan jest taki, żeby pójść tutaj. Plecak mamy posprzątany, 3 książki mamy znalezione. Także spoko jest. No i co, no i wbijamy jakoś tam trzeba wbić. Przebiegniemy się drogą na początek. Zobaczymy. W ogóle to biegnę oczywiście nie tu, gdzie powinienem, bo to wejście tu. Są pantery. Okej, to wejście było gdzieś tutaj. O, tu jest ścieżka. Do monolitu. I tu jakoś przeszedłem chyba. Dobrze mówię? Gdzieś tutaj jest wejście. A, albo tu u góry. Albo tędy przeszedłem, no nie wiem, zobaczmy. Nie, no tędy przeszedłem, dobra. Oj, goni mnie ktoś. Chodźcie. Okej. I zbadamy sobie tutaj cały ten teren, zobaczymy, czy nie przegapiliśmy czegoś sensownego, ciekawego. Tutaj u góry byliśmy. Dobra, to pójdziemy. Oj, sobie się zakręciłem tutaj. Konkretnie. Tu tego miejsca nie ogarnęliśmy. Jest energia te wypływająca z jakiejś rury. Chodź. Zabity. Okej, to pójdziemy teraz tutaj wzdłuż. Jedyna chyba pierwsza taka droga, którą obrałem, nie podążając ścieżkami. Chcę zobaczyć, co leży w tej dżungli poza ścieżkami, tak ogólnie. Zresztą w dżungli ścieżek dużo nie ma, jest raptem chyba ze 2 albo 3. A ja chciałem zobaczyć, bo tam jest jakiś, ten puchar był na tej skale i chciałbym tam dotrzeć jeszcze raz. W poprzednim odcinku dosyć szybko starałem się, znaczy mieliśmy mało czasu, także szybko tam próbowałem to ogarnąć i nie udało się nam dotrzeć do tego miejsca. Dotarliśmy do jakiejś krypty, jaskini, przepraszam, nie krypty, ale tam nic nie było ciekawego. Także zobaczymy, troszkę wolniej obejdziemy sobie to tutaj. Na początku odcinka mamy czas, także sobie popatrzymy, co tu jest. Zagapiłem się, zagadałem i trochę mi życie zjadło. Żyję na szczęście, ale... Ale niedużo brakowało, by mnie pobili. Dopiero by był wstyd. Zwykłe mopki. Dobra, tu nic nie ma. Znaczy jeszcze coś tu może być, ale... nie wiem, czy warto tam skręcać, o tu. Chodźcie. No, te pantery zjadają życia sporo. Zwłaszcza jak są czempionami. Dobra, jesteśmy gdzieś tu. Zaraz zobaczymy na mapie, jak to wygląda. No właśnie, jesteśmy tutaj. Dobra, to my chcemy zwiedzić całą tę okolicę tutaj, aż do rzeki. Aż do rzeki to wszystko chcemy tutaj zwiedzić. Chodźcie. Powolutku tutaj przejdziemy cały teren.
tutaj w ogóle da odbić w ten last. Na mapie tego tak nie ma pokazanego. Ale można właśnie, o... Przestań do mnie strzelać ze strzałek, no do widzenia. Da się tutaj w las odbić ogólnie. Pijmy miksturkę na wszelki wypadek, aczkolwiek życie by się zregenerowało samo prawdopodobnie bardzo szybko. Ale znowu się zagapię i dopiero będzie. Okej, okay, kapcie ucznia. Już nic nie ma. Czy tu się da przejść? Nie, tutaj się nie da przejść, to tylko tak wygląda, jakby się dało przejść, ale się nie da. Dotarliśmy do rzeki, okej. Dotarliśmy do rzeki. Gdzie są jeszcze pantery? No i w dżungli, jak się okazuje, nie za wiele jest. No i tutaj wzdłuż można dotrzeć do ścieżki, ale to my tam nie chcemy iść. Ja teraz wzdłuż tej rzeki chciałbym dotrzeć. Wzdłuż tej rzeki tutaj do góry dotrzemy, przejdziemy tędy. Możliwe, że tu przy górze będzie jeszcze gdzieś wejście do jakiejś drugiej jaskini. Albo... Tam jest jakiś kupiec gdzieś w ogóle, albo w jaskini, albo stoi gdzieś na skałach, nie wiadomo. A kupiec, no jeszcze nie jest nam jakoś niezbędnie potrzebny, ale jak go spotkamy, to będzie miło. Ta pantera tutaj szła po lewej stronie, ale nas nie przyczaiła. O, za to natknęliśmy się centralnie po prostu na jakąś inną. Dobra, i tutaj nie przejdziemy już, okej. Okej, teraz te drzewa tu ominiemy i dotrzemy do góry. Do podnóża góry. Tak. Taka wycieczka krajoznawcza po dżungli. Proszę bardzo, ile pan. Chodźcie, chodźcie, jak jeszcze chcecie tutaj zginąć. Każdy będzie miał swoją kolej. Okej, no i dotarliśmy tutaj do podnóża tej góry. Teraz trzeba było sprawdzić, czy tutaj się nie da przejść, czy tutaj jest jakaś jaskinia. Jak to wygląda na mapie? Na mapie nie ma. Na mapie się pokazuje, że jest z drugiej strony. A tu się da wejść? Nie. Dobra, to biegniemy na drugą stronę. Spróbujemy jakoś wejść na tę górę, albo wejść przez jaskinię, nie wiem. Zobaczymy wszystko, zbadamy wszystko w swoim czasie. Tu ewidentnie nie ma nic. Mógłbym w sumie tutaj miksturkę używać na ilość punktów doświadczenia, bo tutaj jest naprawdę tych stworów przeróżnych dużo. Nie strzelaj do mnie z tej spluwki, tak to się kiedyś mówiło. A zażyłem miksturkę, to i stwory się pokończyły. Spoko. Jak zwykle zresztą. Jest pantera. 3000 punktów doświadczenia leci ponad za nią, także nie jest źle. Okej, okay, ominęliśmy wszystko, teraz obejdziemy górę dookoła. Jak się uda. No, tutaj się nie da tędy. No nie, trzeba w ogóle całkiem dookoła obejść wszystko. Ojej. No, no okej, okay. Tak sobie wymyśliłem dzisiaj, to tak idziemy zrobić. Tak idziemy zrobić. W ogóle tutaj, bo oni truciznę mają w większości, można by było sobie, o, ten pancerz wrzucić. Pantera to oczywiście tylko fizyczne ataki, ale te widmowe garemy zadają też trujące. Trochę mniej życia będzie nam zjadało. Okej. Dobra. Teraz, o, kryjówka. Strasznie dawno nie znalazłem żadnej kryjówki. No zresztą. Nie ma sensu, bo i tak nic w nich nie ma. Okej, tutaj też nic nie ma, że musimy jeszcze dobrnąć do końca i ominąć całą górę aż tutaj.
Okej, okay, idziemy wzdłuż góry teraz. No chodźcie, chodźcie, bo będziesz tak za mną łaził i pluty. Bardzo ładnie. Tutaj jest energia T. Jakieś rozlewisko. Więc na promieniowanie wylecie. Obrączka wyleciała. Wszystko to będziemy przeglądać. Jak tylko tego kupca tam trafię, to na pewno wszystko przeglądamy. Z chęcią zobaczmy, co tam nam wypadało. Nic jakoś specjalnie fajnego, bo to na pewno to wiem, bo widzę, że nie wylatuje nic zielonego, ani nawet brązowego. Tutaj się wejść nie da. No i omijamy tę górę znowu od tej strony. Biegną za mną cały czas. Chodźcie, chodźcie. Cały czas tu za mną biegną. Miksturka. I biegiem dalej. No i tutaj jest jaskinia, ale w jaskini my byliśmy. W jaskini ewidentnie nie ma niczego. A jak wejść tu na górę? Czy tam się w ogóle da jakoś wejść? Jak patrzę, którędy można by było tu przejść, ale nie ma... Chodź tu. Ale nie ma tu jakiegoś przejścia takiego sensownego. Chyba, że w jaskini coś przegapiłem, bo na szybko próbowałem tam przejść, ale... Dobra, do jaskini to się wrócimy jeszcze. No i tu ewidentnie... Gdzieś powinno się do góry dać wejść, ale... Nie ma, no tu się kończy to wszystko. Znowu jest gdzieś miejsce, które nie wiem jak przejść. O, i niespodziankę. Nie? Jak zwykle. Tutaj to jest jakaś skrzyneczka. Z której wypadł relikt mrozu. Czy tu się da zejść? Nie da się tu zejść. Nie, no to... To jedyna opcja. Albo gdzieś od tej strony może jeszcze da się przejść. Zaraz zobaczymy jak to wygląda na mapie. Na mapie. Możliwe, że tędy się będzie dało tutaj dotrzeć jakoś. A, o tym nie pomyślałem. No dobra. Dobra. W takim wypadku rzucimy okiem jeszcze szybko na jaskinię. Czy tam czasami nie pominąłem czegoś? Ona powinna być cała odblokowana ogólnie, jeśli chodzi o widok mapy. No nie, to ona jest mała zamknięta. Z tej strony to raczej tu nic nie ma. Nie, a chociaż dobra, żeby było na 100% pewne. Rzućmy okiem na lewo. Nie blokujmy ją tu do końca. Dobra, nie ma nic, nieważne. To pająk mnie jeszcze przeatakował. No to jedyne sensowne rozwiązanie to od tamtej strony rzeki. Możliwe, że dlatego to wycięcie w lesie tam jest, w tej dżungli. Żeby dotrzeć na tę skałę tam. No dobra. To teraz tego nie zrobimy, bo teraz w planie jest dotarcie jakoś tutaj, albo tu, a tu, tutaj powinien być gdzieś most. Albo w ogóle jakieś przejście przez rzekę. Idziemy to zbadać. Tu jest zejście nad rzekę. Okej. A teraz, czy tu gdzieś jest most? Jest most. Jest most, dobra. My tu zeszliśmy, jak idziemy. Bo my do tego mostu dotarliśmy chyba ostatnio. Ale nie przekraczaliśmy go. Okej, wszyscy. Weźmy sobie to, bardzo ładnie. No i szukamy mostu w takim wypadku. Dobra, jest i most. Zykebele. Musi być coś za mostem. Skoro jest most, no to musi być coś za mostem. Zresztą nie postawili tego tak o. Nie wiem, możliwe, że nas jakiś quest tu będzie prowadził jeszcze kiedyś gdzieś. Jeszcze będziemy musieli tu wrócić, ale będziemy mieć teren obadany przy okazji. Także jakby jakiś quest był, to tylko wpadniemy, zrobimy go i pójdziemy sobie stąd. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie, czyli...
Można by było... Nie tu. Niestety nie będzie kupca w takim wypadku, jak nie dotarliśmy tam na te skały. A w plecaku, no jeszcze trochę miejsca jest. Jeszcze powinniśmy to ogarnąć. I tak ta nasza wycieczka skończy się w tej samej wiosce, z której zaczęliśmy. Tak naprawdę. Gdyż... Tam jest monolit i nie będziemy stąd już wracać na piechotę, no bo jest daleko. Okej, tu obejdziemy sobie dookoła, tak jest. Idziemy sobie dookoła. Jest jakaś jaskinia znowu. Jest jakaś jaskinia, dobra. To wejdźmy do niej. Jak jesteśmy, to wejdźmy do niej. Nawet grobowiec jakiś bardziej, nie jaskinia. Jaskinia to była przed chwilą, a tutaj to jakiś grobowiec, proszę bardzo. O, znaleźliśmy coś. Przełącznik. Panie duch, weź idź sobie. No nie mogę go trafić. Dobra, dziękuję. Ciekawe, co daje ten przełącznik. Zaraz go przełączymy i coś wybuchnie. Nie wiem, zgaduję. Wolę pozbierać wszystko. Przełącznik. Otworzyło się coś cudownego. Coś śpiewa mi w słuchawkach. Ale co i gdzie się otworzyło, to nie mam pojęcia. Chyba, że to tu się otworzyło coś cudownego, ale to było jednokrotnego użytku i już więcej to nie działa. Dobra, coś otworzyliśmy, no nie wiem, co to było. Idziemy dalej, może się kiedyś dowiemy, co to był za przełącznik. Teraz w tę. Nie w tę, w tę stronę. Zbadamy sobie tutaj, o, tę skarpę. I teraz jestem ciekaw, czy da się tu przejść gdzieś. Czy to jest tylko tak, tak wygląda, a tak naprawdę będzie tutaj koniec drogi. Chodzi tu, bluje we mnie. Nie, obcy, że tu może być już koniec drogi, że tam nie będzie się dało przejść, ale kto wie. Teraz sprawdzimy to na tej małej mapie. No nie, tu ewidentnie już się nie da w żaden sposób przekroczyć drogi. Czyli to tutaj jest odcięte. Prawdopodobnie to tylko tak wygląda. Tak mi się wydaje. Chyba, że jest gdzieś jakieś tajne przejście. Jakbym dłużej tu pochodził, to może bym nie znalazł. O, tu coś jest. Tu coś jest jeszcze. Aha, tu jest przejście na most, na tę stronę. Dobra. No ale dobra, pójdźmy tam. A nóż widelec gdzieś tu jest ukryty. Smok, kurde. Może być i tak. Smoka tu nie ma, ale tu jest w ogóle coś. Gdzie my dotarliśmy? Tu jesteśmy, dobra. Ewidentnie coś tutaj jest, no ale... Ale tak patrząc na to wszystko, no to... Nie wiem, jakieś ruiny. Patrzę, czy nie ma tu jakiejś jaskini ukrytej. Ale tutaj chyba nie ma nic. Ja mam takie wrażenie, że tutaj jest jakiś quest nas jeszcze przyprowadzi. Jeszcze będziemy musieli tu wrócić. Przyszliśmy tutaj tak o, żeby sobie to rozczaić i... Obstawiam, że jakiś quest się pojawi prędzej czy później. No dobra, zbadaliśmy wszystko, co chcieliśmy zbadać. Poświęciłem na to 20 minut odcinka. Ale obadaliśmy cały ten teren tutaj. Tu się chyba nie da przejść, a jeśli się da, to nie wiem jak. Dobra, wracamy z powrotem. Jestem zadowolony. Można kończyć chodzenie tam, po tej stronie. Można iść dalej. Ale pierwsze co, to idziemy
odwiedzić jakiegoś kupca. Kupiec jest tu niedaleko. Wszystkie te pantery trzeba pozabijać, żeby nam nie przeszkadzały. Dziękuję. Dużo złota, trochę doświadczenia. Ok. Teraz sobie zbadajmy, co mamy w plecaku. To i to zużywamy. Pancerz 84, no już chyba 80-ki to w ogóle są za słabe w tym momencie. Szansa na odepchnięcie wrogów, wiedza o taktyce, to nas nie interesuje. No, przyznam, że nic tu nie wyleciało ciekawego. Dużo śmieci. 41 milionów 600 tysięcy złota mamy. Trochę się tego nazbierało. Ostatnio dawno u Kowala nie byliśmy z niczym i dlatego. Okej, okay, sprzedane wszystko. Zobaczmy, jakie ma klejnoty. No, nic ciekawego. Ja również dziękuję. Dobra, idziemy. No, biorąc pod uwagę, że jeszcze sporo odcinka jest, to pójdziemy w tę stronę. Obadamy tę drogę, chociaż wszystkie drogi prowadzą tak naprawdę... A, bo tu mamy quest. Wszystkie drogi prowadzą do tego miejsca. Można by było ten... A, właśnie nie wszystkie drogi. Ta droga tu nie prowadzi. Dobra, to idziemy w dół w takim wypadku. Idziemy w dół. Bo ta droga nie prowadzi do tej... Tam co tam miało być? Świątynia jakaś. Świątynię oczywiście załatwimy na sam końcu. Sygnet wypadł, tak na dzień dobry. Wartość ataku, wartość obrony 14. Nie, dziękuję. Dobra. Co teraz? Kolejny stworek, potworek. No i teraz już trzymamy się ścieżki, nie będziemy zbaczać nigdzie, chyba że będzie potrzeba taka. Tam prędzej czy później będzie potrzeba, no bo questy prowadzą nas w bok gdzieś tam. Jednego questa tu mamy do zrobienia, tam było oszust. Gdzieś tam w dżungli jest jeden quest do zrobienia, ale na razie pobiegniemy sobie do tego monolitu. Odpalimy monolit tutaj, bo tutaj mamy i tak portal, to odpalimy ten monolit tu na dole. No i będziemy zwiedzać krainę tam na dole dzisiaj. Zobaczymy, co nas tam czeka. W dżungli. A wypiję miksturkę na poziom doświadczenia. Może wylevelujemy. Znaczy, zdobędziemy jeszcze z połowę levela w tym odcinku. Będę dalej się kręcił po tej dżungli. W sumie jakbym pił miksturki od samego początku odcinka, to sporo więcej doświadczenia zdobył. Do zdobycia jeszcze 1 300 000, ale jeszcze dużo. Ale z tych panter wpada po 3000 ponad. Jak mam miksturkę wypitą, także. Ze zwykłych mobków wpada ponad 2000. Okej, kolejne pantery. Mowy Garema. I to jeszcze champion. Czy my tu coś nie omijamy? Nie. Na razie nie wygląda, jakbyśmy cokolwiek omijali. Zabici. Zabite chyba, bo to pantery, to one. Ok, dotarliśmy do mostu, możemy przekroczyć most. Jesteśmy znowu u Zykebele, ale po drugiej stronie teraz. No i tutaj cofniemy się. Chodźcie. Bo tutaj champion jest, także póki miksturka działa. To ich rozwalimy tu na szybko. No i już prawie jesteśmy przy monolicie. Myślałem, że to może będzie jakiś kupiec, questy jakieś albo coś, ale tu sam monolit na razie stoi. Chodź tutaj, panie. Gonią mnie. Dobra, dotarliśmy do monolitu. Zobaczmy, czy tu coś jest. Tutaj
Jest, są jakieś ruiny ewidentnie. Odpalmy sobie monolit. Proszę bardzo. Sprawdźmy, czy jest tutaj coś ciekawego. O, basen na środku. Czy jest tu coś ciekawego? Nie ma tu nic ciekawego, ale ta droga... Znaczy, można tutaj wejść w głąb. Wejdziemy. Nie ma żadnych questów, o dziwo. O dziwo, tu nie ma żadnych questów. W ogóle jest jakieś takie ruiny. Wygląda trochę jak labirynt. O, padło coś ciekawego. Jest kryjówka jeszcze jakaś. Chodźcie, chodźcie. Jakiś pierwszy lepszy... Nie pierwszy lepszy, ale pierwszy z lepszych przedmiotów wpadł. Świątynia West. West, dobra. O kurde, naprawdę duża świątynia. Ale... O dziwo, jest taka świątynia, ale nie ma ani jednego questa tutaj. Czyli jesteśmy tu za wcześnie. Zablokowałem się, halo. Dobra, zabijmy je, bo wkurzają. Nie ma tu żadnego questa, czyli będzie tu trzeba jeszcze wrócić. Nie ma w ogóle, nie ma tu nic w ogóle, kompletnie. Nic tu dla nas nie, na nas nie czeka, ale poza skrzyneczką. No, dotarliśmy na szczyt tej świątyni. Tu jest jakiś nieboszczyk. A, bo to jest quest, ale nie dla naszej frakcji. No tak, dzień dobry. Minotaur jakiś tu jest. Zaraz go zapytamy, o co chodzi. W tych skrzynkach nie ma nic ciekawego, kompletnie. Witam pana Minotaura, to Minotaur jest chyba. Maximilian Manz, czego do mnie chcesz? Czy wyglądam, jakbym miał dla ciebie zadanie? Nie, więc odejdź. No właśnie. No niestety, musimy sobie odejść stąd. Do widzenia. Może nas tu jeszcze coś przyprowadzi, ale na chwilę obecną... A, na chwilę obecną to możemy się teleportować monolitem. Dobrze, że go odpaliłem. Nie musimy po tych schodach z powrotem zbiegać. No dobra, no to co? Idziemy dalej. W głąb dżungli. Jeszcze mamy dużo czasu. Dotrzemy do kolejnego monolitu prawdopodobnie. Na samym końcu. Go też odpalimy. Jeśli odpalimy ten, to będziemy mieć tutaj widok na okolice i tutaj sobie zobaczymy, może tu jakieś questy będą, a później się przeniesiemy z powrotem tu, albo nawet tu i się cofniemy. Zobaczymy, zobaczymy. Taki jest plan przynajmniej. Ta dżungla nie wygląda na jakąś tam strasznie, strasznie dużą zasobną w questy. Ale mogę się mylić. Pustynia też mi się na początku wydawała jakaś taka pusta. W końcu to pustynia, no ale... Ale później się okazało, że jednak było bardzo dużo questów tam do zrobienia. Tutaj nie ma tyle terytorium. Także nie, nie... Otwartych przestrzeni nie ma. Po lasach chodzić nie możemy. Także i questów będzie stosunkowo mniej. Na razie to nie ma w ogóle... Jednego mamy gdzieś tam. No i oczywiście quest główny. Bardzo dużymi krokami, tak w ogóle, abstrahując od tego, co tu się dzieje, no bo nic specjalnie absorbującego, bardzo dużymi krokami zbliżamy się do odcinka setnego. Pierwszej serii, która zaszczytny odcinek setny będzie posiadała. Nie wiem, czy to będzie tu w dżungli, czy w kolejnej jakiejś krainie. Ale naprawdę już sporo Sakrida jest na kanale. Sakrida dwójki oczywiście. Jedynka skończyła się chyba w 47 odcinku albo jakoś tak. A
A dwójka, proszę bardzo, prawie setny odcinek. No i jakoś nie widać końca na razie. Znaczy koniec widać, ale no jest jeszcze odległy. Koniec mniej więcej widać, bo ja mniej więcej wiem, gdzie jest koniec, ale jeszcze trochę chodzenia tutaj jest. Ciekaw jestem, tu nie ma takiej statystyki chyba. Chyba, że jest gdzieś. Statystyki mianowicie w ilu procentach grę przeszedłem w tym momencie, jeśli chodzi o wszystkie zadania poboczne i tak dalej. Licząc to, że kilka zadań zepsułem, eskortujących przede wszystkim, i kilku nie zrobiłem tam, ze dwóch albo ze trzech nie zrobiłem chyba w ogóle tam. Wiem, że panterę na tym dodatku w kryształowej krainie, panterę mieliśmy znaleźć i zabić i nie zrobiłem tego, a nie wiem, nie będę tam wracał. Na to święta w tym roku będą, które zbliżają się wielkimi krokami. Tak normalnie w życiu codziennym. I będą, bo zrobiliśmy questy dla świętego Mikołaja już jakiś czas temu. Dobra, o kurde. Latające demony, co? Dobra, dotarliśmy tu do jakiejś miejscówki. Przepraszam. I co, rozumiem, że tu jest wejście do tej świątyni. Aha, no dobra. No dobra, nie... Syria Delit. Nie spodziewałem się dotrzeć tutaj dzisiaj, ale skoro... O kurde. Skoro tu jeszcze jesteśmy... Chyba jakieś lodowe zadaje obrażenia. Skoro tu już jesteśmy, no to pójdźmy do głównego questa. Najwyżej ten później tutaj ogarniemy. Ja nie wiem, czy z tego portu nie będziemy wypływać na tę wyspę, także i tak tam będziemy musieli podejść. Ale skoro już tu jesteśmy dzisiaj, to zobaczmy, o co tu chodzi. Czy tu się da wejść? Nie wiem, czy tu boss nas jakiś nie spotka zaraz. Tu jakiś miał być chyba taki demon tyle, tylko że jakiś boss. No nie wiem, zobaczymy. Wbijamy na razie na samą górę. To wygląda jak jakaś arena. No proszę bardzo. Jest i boss. Jak on tutaj z zadawaniem obrażeń? Dobra, powinniśmy go pokonać. Wygląda jakieś latadło. Wkurza w każdym razie, bo ciężko go namierzyć. No chodź, gdzie poleciałeś? To jakieś wieżyczki są, ale nie strzelają do nas. No, cieniutki był. Jeszcze się zepsuł. No to nie był jakiś, nie wiadomo jak... Jak twardy boss. Praktycznie zero obrażeń nam zadawał. O kurde, ale nazbieraliśmy tego. Dobra, przeglądnijmy sobie tutaj, to jest w miarę spokój. Druga broń plus 3 zostawimy. Wyrzucimy najwyżej plus 2, jak mamy miecze plus 2, to niepotrzebne. Co z tego bossa wypadło? Antidotum, szybka struna, no to wyleciało gdzieś tam wcześniej, ale to jest nam niepotrzebne. Patrzę. Ja tu nie widzę nic, co by było godne uwagi. No niestety. To i to chyba wypadło z bossa. Ale to ani jedno, ani drugie mnie nie interesuje. Dobra, tu jest wejście. Gdzieś. Tu nas prowadzi główny quest. A to kto by przypuszczał, że dotrzemy tu dzisiaj tak dosyć szybko. Zobaczymy, gdzie nas poprowadzi główny quest teraz. Ja obstawiam, że gdzieś tam musi być jakiś port i będziemy musieli tam dotrzeć. E,
Mam młot ustawiony oczywiście. Zobaczmy, co jest w jaskini. O, jest. Dotarliśmy. O kurde, to tutaj się wyprawia. Halo. Jakiś duch się pojawił. Dzień dobry. Wiesz już, że musisz wykazać się litością, by dotrzeć do celu? Skoro tak twierdzisz. Udało ci się dowieść honoru. Wiesz, że innych musisz traktować tak samo jak siebie? Chyba nawet nie było pytania. Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos. Zignoruj słowa innych. Tylko ty znasz właściwą drogę. Skoro on tak twierdzi, to idziemy właściwą drogą, albo i niewłaściwą. O, portal się otworzy. Gdzieś nas zaprowadzi, ale zaraz obadajmy sobie, czy tu jeszcze coś nie ma ciekawego. No nie ma. Przez wieki to miejsce pełniło rolę serca wielkiej machiny. Niestety nie jest już tu bezpiecznie. Wielka wojna się zbliża. Musimy znaleźć dla serca bezpieczniejsze miejsce. Trudno było nam stąd odejść, lecz naszym strażnikom świątyni najważniejszym zadaniem jest chronić serce maszyny. Nie mieliśmy wyboru. Serce zostanie przeniesione daleko stąd, na pustkowia. Liczymy, że tam będzie bezpieczne. Tam zostanie przy pomocy magii ukryte, póki nie zakończy się wojna. Klucz do magicznej tarczy przekażemy dryadom, gdzie będzie na razie wystarczająco bezpieczny. Ostatni strażnicy są gotowi do wymarszu. Nasze zadanie dobiegło końca. Pora odejść. No dobra. O, tu się coś pojawiło jeszcze. Udaj się do dryad i zdobądź klucz do serca machiny. Co ty? Gdzie jesteś? I co nowego wiesz? Czyli serca machiny już tu nie ma? To ciekawe. Chciałem się z tobą spotkać w zaginionym mieście, ale wychodzi na to, że musisz odzyskać klucz od dryad. Powodzenia. No, ktoś nagadał. Otwórz mi portal przynajmniej. Halo. Chyba jednak nie. Dobra, to co, mamy wyjść stąd, tak? Ja już miałem nadzieję, że nam portal otworzy i nie będziemy musieli wracać na piechotę. No ale cóż. Nie ma tak łatwo. Zasuwamy z powrotem. Patrzę ogólnie. Nie, tu nie ma nic. Dobra, biegniemy prosto do celu. Tutaj też się nic nie podświetla chyba. Chyba. Wychodzimy stąd. No i co teraz? Gdzie nas quest prowadzi? No, mówiłem. Mówiłem. No i co? Opcja jest taka, żeby się przenieść tu i biec tędy. Możliwe by było też dojście tutaj na przykład i pójście tak. Może tak zróbmy. Tylko jak stąd się wydostać? Bo to by trzeba było gdzieś znaleźć drogę zejścia tutaj. O, to tu będzie. O, tędy właśnie. Spróbujemy się przebić na drugą stronę. A, chodź. A, bo wy tu jesteście. Dobra, jak tu zejść? Tu będzie pokazane, gdzie są schody. Tu są schody. Latają te paskudy. Ale to z nimi sobie damy radę. Chodź. No co, już straciliście zainteresowanie mną? No dobra, świątynię ogarnęliśmy. No myślałem, że my tu nie dotrzemy tak szybko. Raczej obstawiałem, że drugą stroną spróbujemy tu podejść, ale nawet dobrze się złożyło, bo i tak musimy dotrzeć tam do tego portu, że dobrze się złożyło. Czyli tutaj dosyć krótko zabawimy. W tym odcinku jeszcze nie pójdziemy stąd sobie prawdopodobnie. Gdzie jesteśmy? Aha, jeszcze nie przekroczyliśmy rzeki, dobra.
tutaj nie zabawimy jakoś za długo. Jeszcze mamy jednego questa do zrobienia, nie wiem co będzie później. Możliwe, że tam trochę dalej będzie jeszcze jakiś quest. Ale niekoniecznie. Chodź pająk. Okej, przechodzimy rzekę. Łzy Kebele to jest ta rzeka. Teraz tak sobie uzmysłowiłem. To nie jest kraina, do której wchodzimy. Dobra, i odbijamy tutaj, żeby zrobić... A to w ogóle tutaj wzdłuż rzeki spróbujemy podejść. Zobaczymy, czy się da. Chodź pająk, chodź, bo i tak widzę, że masz ochotę tutaj mnie przeatakować. Powinno się dać wzdłuż rzeki przejść. Do tego questa. Jeszcze go zrobimy, spokojnie. Zrobimy sobie na razie właśnie wzdłuż rzeki. Zrobimy questa, zobaczmy, gdzie on nas doprowadzi. Tutaj w tę nogę, może na koniu tam gdzieś przejedziemy na szybko, żeby zobaczyć, czy tam nic nie będzie. 99%, że nic nie będzie, no ale... Dla spokoju ducha sobie zobaczymy tam. W ogóle to mi potrzeba się udać do kupca. No właśnie, chciałem właśnie powiedzieć, że zaraz będziemy mieć pełny plecak. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, bo już mamy pełny plecak. Dobra, sprzedajemy wszystkie nic nieznaczące rupiecie. Też, dobra, mamy dużo pieniędzy. Dobra, no i już mamy dużo miejsca. Nie strzelaj we mnie, chodź tu. Tu jeszcze jakaś wielka tarcza wypadła. Ja tu sprzedaję takie śmieci, a one dalej wypadają. Dobra, o co chodziło w queście z oszustem? Czy ktoś pamięta? Wczoraj go wzięliśmy, znaczy wczoraj w poprzednim odcinku. Dla mnie to było wczoraj, dla was prawdopodobnie też. Na mojej ścieżce stanęła dziś Driada, powiedziała mi, że jej przyjaciółka ma kłopoty. Mówiła o zamknięciu, zniknięciach i morderstwach, ale nie potrafiła wyjaśnić całej historii. Kazała im poszukać Turoka, orka, no tak. Ork, Turok. Jeszcze go znajdziemy w tym odcinku, jest tu niedaleko. No chodźcie, chodźcie wszyscy. Pół levela mamy prawie wbite. No ale w tym odcinku tutaj to na pewno nie wbijemy. Zwłaszcza jak nie będzie stworów, na których będzie można expić, to raczej nie wbijemy. Gwiaździste ostrze wypadło, ale to też nie za szczególnie nas interesuje. Dobra, jesteśmy tutaj na miejscu. Co tu jest? Tu jest wioska, czy co? Coś tu jest. Coś tu jest. I tam jakieś stwory chodzą w środku. Pająki. Trzeba chyba uratować, albo nie wiem. Oczywiście obstawiam, że idę z złą stroną, ale tu są wejścia z dwóch stron. Dobra, to bez znaczenia. Możemy podejść tędy. Tu jest jakiś wyłom. Chodźcie wszyscy, chodźcie. No jeszcze ktoś chętny na posmakowanie miecza. Dobra. I ten tutaj, o. Dziękuję. I kolejny właśnie. A, tu nie ma jednak... Jak? No, oni wychodzą. No, właśnie. A ja nie mogę wejść? Jeszcze ktoś, żeby mi nie przeszkadzać tutaj przy rozmowie. Proszę się ogarnąć i poginąć. Dziękuję. Dziękuję, dobra, możemy z nim porozmawiać. Tak? Nemaja cię przysyła? Musi chodzić o Serafie Failitię. Odwiedź Naya i znajdź Serafię. Niestety nie jestem w stanie na pewno powiedzieć ci więcej. Na koniec są tylko niejasne pogłoski, niemniej jestem niespokojny.
Failithia była jedną z moich najdroższych przyjaciół, jak była prawdziwą siłą, na którą można było liczyć w razie kłopotów. A, historie, które mógłbym ci opowiedzieć o tamtych dniach, ale nie po to tu jesteś. Proponuję poszukać Serafii. Seriefy? To nie jest Serafia, to Seriefa. Wiem, że pozostały bliskimi przyjaciółkami, gdy się rozstaliśmy. Ostatnie, co o niej wiem, to to, że mieszka niedaleko na Fian. Naprawdę mam nadzieję, że zakończysz ten bałagan. Failithia nie zasłużyła na pomówienia. To nie może być jej wina. No dobra. A to aż tu jest. No dobra, wsiadamy, teleportujemy się tu. Później wsiadamy na konia i jedziemy tą drogą tutaj do monolitu. Powinniśmy tam dotrzeć jeszcze w tym odcinku. Może się to udać. Na koniu na pewno dotrzemy, na piechotę to niekoniecznie, ale na koniu powinniśmy tam dotrzeć. Okej, sprzedajemy wszystko, co jest nam niepotrzebne i ruszamy w drogę. Tego sygneta nie chcę. Tutaj obstawiam, że wszystko poniżej 80 jest słabe. Tak, to chcę sprzedać. Miecze plus 2 chcę sprzedać. Gwieździste ostrzym jest niepotrzebne. To i to, dziękuję. Co to jest? Nie farchanioła. Chodź tutaj, tygrys. Pojedziemy na tygrysie. Jak już się nawinął mi pod rękę, to jedziemy. Z nim przemierzymy ten teren znacznie szybciej i od razu będziemy omijać wszystkie pantery. No to nie ma co się tutaj rozdrabniać i chodzić po tych ścieżkach. No tutaj jak widać stworów jest naprawdę bardzo dużo. Tędy chyba powinniśmy jechać, tak. Chyba, że tu jest jeszcze jakiś quest gdzieś po drodze, no to może nam to zaburzyć troszeczkę próbę dotarcia tam. Na razie nic nie widać. Na razie nic tu takiego nie widzę. Jednego questa ominęliśmy. Tam w tych górach, gdzie nie mogę znaleźć dojścia do niego, to fakt. Teraz sobie przypomniałem, że na pewno jednego questa ominęliśmy. Bo pytajnik jest, a questa nie ma. Czy ja tam... Nie wiem, mnie się wydaje, że powinno być coś w jaskini, jednej z jaskiń, ale... Bo tylko ona się rozpościera poniżej tego questa, ale w tej jaskini nie ma nic. Ewidentnie nie ma nic, także albo coś się zbugowało i się quest nie pojawił, albo nie wiem. Dobra, tu jest mostek. Tu są schodki. A my jedziemy dalej. No tu nie ma też ewidentnie nic. No i dotrzemy do miejsca portu i tam chyba będziemy mogli przekroczyć rzekę. Przepłynąć gdzieś na tę wysepkę małą. Ona też jest jakaś taka dżunglowa. No, ciekawe. Powolutku dochodzimy do końca gry. Tak mi się wydaje, do końca kampanii, do końca tych terenów, które musimy podkrywać. Czy to dobrze, czy to źle? Jest jakiś quest po drodze. No... Ciężko stwierdzić. Z jednej strony tyle miesięcy grania, bo tak naprawdę to już... Kilka miesięcy mi zajmuje granie w Sacred. Dwójkę, ze względu na to, że gram godzinę dziennie, a mam na liczniku ponad 100 godzin, to trochę się przyzwyczaiłem do tej gry. No ale na takie rozmyślania przyjdzie czas w ostatnim odcinku prawdopodobnie, jak będziemy kończyć. Ominąłem questa. Dobra, jemy ich. Okej. Gdzie to jest? Coś tu ominęliśmy. Tutaj, o tu! Leży koleś, uratować go trzeba oczywiście. Chodź ty jeszcze, bo będziesz mi przeszkadzał. A nie lubię tak. A, sprowadź mi lekarza, szybko! Z nogi wystaje mi moja własna kość. Au, szybko, sprowadź mi lekarza, jeden przybywa w pobliżu na plaży. Gdzie?
No to nie tak w pobliżu, no halo. Ale dobra, i tak tam się udajemy. Będzie trzeba z tym lekarzem powrócić. Będzie trzeba wrócić, ale tam sobie odpalimy monolit, także już będzie spoko. Coś jeszcze się pojawia? No nie. Tutaj w dół jeszcze by trzeba było zjechać. Ale najpierw odpalimy monolit. Tam w ten, na dół jeszcze zjedziemy, bo i tak do lekarza będzie trzeba... Z lekarzem pewnie będzie trzeba wrócić. Przepraszam. Widzę, że tutaj w porcie też jest kilka questów, także jeszcze tutaj zabawimy następny odcinek. Ale już w następnym raczej przepłyniemy na następną... Na tę wyspę tam w sumie. Raczej na Fian. Raczej opuścimy to miejsce tutaj. Dobra, mamy monolit. Spoko jest, sprowadziliśmy za to masę bandytów do wioski. Których musi teraz ogarnąć o straż. A i tutaj w ogóle jest portal jeszcze. Dobra. Dobra. Aż tutaj jest quest. Okej. Zabijmy ich. Wejdźmy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Oj, będzie łażenia takiego durnego po tych schodach tu. No dobra. Kto tu jest? Kto tu jest lekarzem? Jeszcze mamy chwilę czasu, to pogadamy z nimi. Ach, wędrowiec zranił się w nogę. Korim, pokaż gdzie leży, pójdę z tobą. To co, ogarniemy tego questa jeszcze. Spróbujemy go wyleczyć. I wrócimy tutaj. A dobra, chodź na piechotę, bo zginiesz gdzieś po drodze i tyle będzie. Mamy już monolit. Także możemy biec na piechotę. Mamy jeszcze parę minut odcinka, także spokojnie powinniśmy się wyrobić. Z uratowaniem go, albo i nie. Zależy czy ona umrze, czy nie umrze. Nie wdaje się w awantury, także może nie umrze. Może dotrwa żywa do tamtego miejsca, dotrze. Ona go wyleczy, pewnie go będzie trzeba dostarczyć tutaj jeszcze, ale jest monolit, także dobrze jest. To oznacza, że nie będzie trzeba iść na piechotę. Pierścień wypadł jakiś, bardzo miło. Okej. Prawie jesteśmy na miejscu. Prawie. Ile jeszcze levela zostało? 899 tysięcy. No, zmniejsza. Cały czas się zmniejsza ilość punktów, które musimy zdobyć, żeby zdobyć no, następny level. 72 już będziemy mieć. Coraz bliżej 75. Takiego kamienia milowego w sumie, jeśli chodzi o levele. Poprzedni to był oczywiście 50. A już teraz te levele dosyć wolno wpadają. Pamiętam jak byliśmy w krainach tych z dodatku, to tam na odcinek level leciał. W sumie to tak było mniej więcej w pewnym momencie. No, a teraz to już można pomarzyć o tym. Dobra, dotarliśmy. Nikt nas nie goni. Chyba nikt nas nie goni. Dobra, proszę się nim zająć. Odejdź, lekarz. On musi wyleczyć. Ała! Dobra. No i co? Aha, ona leczy, dobra. Poczekajmy. My zabijemy sobie pająka w międzyczasie. Jeszcze jakiegoś kolesia, który tu przybiegł. No i wy co? Chcecie, żeby was odprowadzić, czy idziecie sami? No weźcie się ogarnijcie. Gdzieś idą. Gdzieś tu idą w każdym razie. O! I zniknęli. No to miło z ich strony. Przepraszam, ani dziękuję, ani pocałuj mnie w nos.
nie strzela jeszcze. Halo, treść. I co? Ani dziękuję, ani pocałuj mnie w nos. Po prostu wzięli i się zniknęli. No dobra, tak patrzę. Tutaj tego monolitu nie odpaliliśmy. Nie, teraz gnębi, że tam nie dotarliśmy, ale to mało ważne. Nie było tam questa żadnego. Dobra. Chodź, tygrys, czy koń, czy cokolwiek tu przybiegnie. O, tu jesteś. Gdzieś tam te krzaczory w lasie. A nie, tu nie ma krzaczorów nawet. Dobra. Dobra. Teraz odbijemy w tę drogę tutaj na dół. Jeszcze mamy 5 minutek, coś koło tego, także zbadamy, czy jest tutaj coś. Nie powinno nic być. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, dla spokoju ducha przekroczymy tę rzekę jeszcze raz tędy. Dotrzemy do świątyni. I lecimy do portu. W sumie to tam do portu, bo to już port będzie. No, zabiliśmy głównego potwora na tej, w tej lokacji całej. Jakiegoś latającego paskuda. Nie był skomplikowany, praktycznie nie zadawał nam obrażeń. Miał dużą arenę, ale jakoś tak nie był skory do walki. Zaskoczyłem go. No tu coś jest. Zaskoczyłem go i się zdziwił właśnie. Może nie spodziewał mnie się tak szybko, bo ja też się nie spodziewałem, że ja tam dotrę tak szybko. To się nie chce dać otworzyć. Że ja tam dotrę tak szybko, to może też się zdziwił. No dobra, jesteśmy tutaj, tutaj to byliśmy, także tu już nas nic nie interesuje za bardzo. Wracamy do portu. W porcie... No cóż, w porcie jak to w porcie. Możliwe, że ten koleś, którego uratowałem, się pojawi tu gdzieś. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś mu podziękuję, a nie tak sobie po prostu zniknął. Tu mamy do oddania questa, także jeszcze go oddamy. Porozmawiajmy. Och, bogowie, jakże się cieszę, że ktoś się pojawił. Spotkaj się z Faililithią. To prawdziwie okropne. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że Falithia nie ma nic wspólnego z tymi morderstwami. Przed chwilą przyszła się ze mną zobaczyć. Powiedziała mi o złowrogiej sile działającej pod tym samym imieniem. Nie robi z tego tajemnicy. Czasami wręcz wydaje się, że specjalnie stara się zaszkodzić dobremu imieniu Faililithii. Kto wie, to może być ktoś, kogo spotkałyśmy dawniej. Jedno jest pewne. Faililithia potrzebuje pomocy. Spotka się ją w pobliżu jaskini. Będzie wiedziała, kim jesteś. Idź już, proszę. W pobliżu jaskini. No, to tutaj mamy jeszcze do zrobienia parę rzeczy. Okej, okay. Tu jest jeszcze jakiś quest. Przynieś mi 20 szczapek, drewna na opał. Co cię tu sprowadza? Stąd już niedaleko na koniec świata. Pilnuj się, albo skończysz w okolicach, gdzie nie ma ognia, który wskazywałby ci drogę. Wielu żeglarzy wypłynęło za koniec świata i nigdy nie wróciło. Jesteś jeszcze młody i niedoświadczonym podróżnikiem, więc posłuchaj mnie uważnie, bo wiem, co mówię. Skoro już tu jesteś, to może przynieś mi trochę drewna na opał? Mam dość polan, ale przydałoby mi się trochę gałęzi na rozpałkę. No, skoro już tu jestem, no to przyniosę. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze tu jest quest. Idź i zabij coś. Jestem kucharzem w tym obozie i nie mam pomysłu, co idziesz ugotować. Idź więc i przynieś mi coś, obojętnie co. Jeśli to się rusza, zabij. Jeśli się nie rusza, po prostu weź. Podążaj za igłą kompasu i przynieś mi to, na co wskazuje. Wszystko jasne? No niekoniecznie, no ale dobra, chcesz, to masz. Dobra. Powoli będziemy kończyć. Nie chcę tego wziąć z sobą, chciałem tylko skrzynkę otworzyć. Oczywiście wrzucimy sobie pierścienie siła woli. Czy mamy jakąś siłę woli tutaj? Siła woli plus 5, no mamy jeszcze jeden taki. A może go sprzedam. To, co to było, wartość ataku, wartość obrony, obrażenia, to nas nie interesuje. Dobra, to wszystko do sprzedania. Tu jest druga broń plus 3. Czy mamy tu jakąś drugą broń? To będzie tutaj, przepraszam. Jest druga broń plus 3. Dobra, mamy sporo tych pierścieni, to też idzie do sprzedania. Energia chroniąca, to wrzućmy tutaj. Kupiec, panie kupiec, tu jesteś, widzę cię, chodź. Pohandlujmy jeszcze na koniec odcinka. Co masz ciekawego?
Obrażenia fizyczne, obrażenia od lodu. Nic ciekawego. Zrzućmy mu to wszystko, proszę bardzo. Niestety dzisiaj też książki nie poczytamy, tak nie bardzo już jest czas na książkę. Musimy powoli odcinek kończyć, także zostawimy to wszystko tak jak jest. Zostajemy tutaj, zostajemy tu na środku. Plan na kolejny odcinek jest prosty. To jest ostatnia lokacja tutaj w tej dżungli, po tej stronie, tak mi się wydaje. Nie dotarłem tutaj i nie wiem jak tam dotrzeć, nie wiem czy tam da się w jakikolwiek sposób dotrzeć. Ale odpuszczę to sobie, nie wiem, nie chcę tam docierać. Nie widzę tutaj przejścia nigdzie w każdym razie, także odpuszczam to. To jest ostatnia lokacja tutaj. Obadamy sobie tutaj wszystko dookoła, porobimy wszystkie questy, no i główny pewnie nas przeniesie, obstawiam, gdzieś do portu. No, wydaje mi się, że tu. Stąd będziemy podróżować do góry. A później to się okaże. Później to ja... Wydaje mi się, że tutaj dotrzemy i to jest ostatnia kraina, która kończy grę. Ale na razie jesteśmy jeszcze tutaj, także jeszcze mamy tutaj w kolejnym odcinku parę rzeczy do zrobienia, dopóki się nie przeniesiemy tam. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę. Dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!